Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym koncercie z cyklu Zajezdnia Kultury w sieci. Dziś ten koncert wyjątkowy, szczególny, w nieco innej formule niż dotychczas, bo i okazja bardzo szczególna, i wyjątkowi artyści. Dedykujemy ten koncert bowiem, Szanowni Państwo, wszystkim tym, którzy w tym trudnym czasie pandemii ratowali nasze życie, dbali o nasze bezpieczeństwo, bardzo często narażając samych siebie. Za to chcemy im bardzo serdecznie podziękować i właściwie dziękujemy nam wszystkim, ponieważ ten trudny czas pokazał, że jesteśmy silni i potrafimy działać wspólnie. A dziękują dzisiaj Wam osoby szczególne, którym z kolei dziękujemy my za to, że przez wiele, wiele lat uatrakcyjniają swoim śpiewem, swoją niezwykłą osobowością różnorodne imprezy, które dzieją się w mieście i gminie Pleszew. To soliści Akademii Piosenki działającej przy Domu Kultury w Pleszewie. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi mili. Dzisiaj scena jest Wasza. Dzisiaj żaden artysta, żaden celebryta Was nie przyćmi. Dzisiaj nie jesteście żadnym supportem. Ten koncert jest dla Was. Scena Zajezdni Kultury jest Wasza. A rozpoczniemy, moi mili, od najmłodszej solistki, która uczęszcza do Akademii Piosenki Domu Kultury w Pleszewie. To już chyba się, Natalka, taką stało normą, prawda? Że Ty jako pierwsza, z racji tego, że jesteś najmłodsza, i idziesz tak na taki pierwszy strzał, ale to jest chyba okej, prawda? Kochanie, powiedz mi kilka słów o sobie, przedstaw się naszym widzom, ponieważ też chcielibyśmy, żeby pleszewianie i nie tylko, wszyscy, którzy nas teraz oglądają online, aby mogli Was troszeczkę poznać od innej strony. Natalka. To mam na imię Natalia, mam 10 lat, chodzę do szkoły podstawowej numer 2 w Pleszewie. W tym roku zdałam do 4 klasy. Jest świadectwo z paskiem? Jest. No pięknie. Same szóstki. No, nie mogło być inaczej. Powiedz mi, kochanie, kiedy Ty zauważyłaś, że chcesz śpiewać? Jak to się u Ciebie zaczęła ta przygoda? To się zaczęło właściwie od przedszkola, gdy pani robiła nam takie zajęcia muzyczne i mogliśmy sobie tam potańczyć, pośpiewać, posłuchać jakiejś muzyki. I pewnego dnia pani zauważyła, że mam do tego talent, że i zaczęła mnie po prostu wysyłać na różne konkursy. I w jednym konkursie zauważyłam, że chcę to robić, że to jest moja pasja. I zaczęłam śpiewać, zaczęłam na różne konkursy chodzić. Nie tylko w Pleszewie, również byłam na konkursie w Głochowie, w konkursie piosenki ekologicznej i tak to się wszystko zaczęło. Ja zauważyłam, znam Cię już troszeczkę, właśnie od ilu lat chodzisz do Akademii? Od czterech. Od czterech. No właśnie, ja zauważyłam, ponieważ bardzo często mamy okazję ze sobą być na różnorodnych koncertach, że Ty z koncertu na koncert czujesz się coraz pewniej na scenie, tak? Czy właśnie te zajęcia dawają Ci taką pewność siebie, takie poczucie, że jesteś coraz lepsza? Tak, dawają mi. Tak? A jest trema? Denerwujesz się zawsze przed występem? Zawsze trochę jest, ale ostatnio ją trochę opanowałam i mniej się zaczęłam denerwować. No właśnie, bo trening czyni mistrza. Czym częściej występujemy, na pewno to potwierdzicie, czym częściej występujemy na scenie, tym ta scena jest nam bardziej przyjazna. Natalko, a powiedz, wzorujesz się na jakiejś wokalistce, wokaliście? Masz kogoś takiego ulubionego? Nie, raczej się nie wzoruję. Ale na pewno masz kogoś bliskiego sercu. No to ja bardzo, bardzo lubię Melanie Martinez. Ja bardzo też lubię słuchać Vicky Gabor, Billie Eilish też lubię słuchać. Takie dość, no powiem szczerze, wyraziste postacie muzyczne. Vicky Gabor wspomniałaś. Dzisiaj również usłyszymy Vicky w Twoim wykonaniu, ale to później. Powiedz mi jeszcze na zakończenie, jakie jest Twoje marzenie? Na razie nie mam takiego konkretnego marzenia. Ale moim marzeniem jest, żeby w przyszłości rozwijać się muzycznie, żeby może pójść trochę w te ślady muzyczne, czy na tym bardzo jeszcze jakoś nie zastanawiałam, ale raczej coś takiego bym wybrała. Bardzo się cieszę i trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziesz śpiewać w Akademii Piosenki. A tymczasem co? Najmłodsi na start. Piosenka Natalia Kubiak, piosenka Chłopiec z gitarą z repertuaru Karin Stanek. Zapraszamy serdecznie.
chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim było szczęście moje dwie gitary. Na zwoje Tomasz nie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewającą razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary. Nas dwoje Tomasz nie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chcę. Z nim by było szczęście moje dwie gitary. Nas dwoje Tomasz nie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chcę. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewając razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim było szczęście moje dwie gitary. Na dwoje Tomasz nie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawracam mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą. Więc para najlepsza, gitara i ja. Brawo, poklaszmy na sali, słuchajcie. Natalia, to ja już wiem, o czym ty marzysz. O gitarze albo o chłopaku z gitarą. To jest to, właśnie, to jest to marzenie. Dziękujemy ci bardzo. Przechodzimy do kolejnej niezwykłej solistki Akademii Piosenki, Zuzanna Klecel. Cześć Zuza, weź mikrofon. Już zepsuł, Igor, no właśnie. Jedyny facet w zespole już broi. Zuzanno, powiedz mi, moja droga, co u ciebie? Jak szkoła, jak życie? U mnie wszystko w porządku, dobrze. Do szkoły zdałam, do kolejnej klasy z wyróżnieniem, więc jest dobrze. To co, to teraz w tym roku matura? Nie, teraz od września pójdę do drugiej klasy liceum. Ach, druga klasa liceum, okej. I co? A później jakie plany życiowe? A później? No właśnie. Na razie żadnych konkretnych planów nie mam. Jeszcze szukam tej drogi. Na pewno chciałabym dalej coś robić w kierunku muzycznym. Chciałabym się dalej kształcić, rozwijać, ale co dokładnie to... Szkoła muzyczna to jest też pewna część twojego życia. Fortepian, tak? Tak. Dlaczego tak. Akurat ten instrument? Dlaczego fortepian? Od zawsze miałam pianino w domu. Więc już jak byłam malutka, to do tego pianina podchodziłam, coś brzdąkałam i postanowiłam, że to jest ten instrument, na którym chciałabym się uczyć grać. No i umiesz grać na tym instrumencie, to świetnie. Sama sobie akompaniujesz, to nie jest łatwe, prawda? No. Śpiewać i grać jednocześnie? Nie, trzeba skoordynować i granie razem ze śpiewaniem, ale... No właśnie, trzeba myśleć o jednym i o drugim. Zuza, ja cię pamiętam, od ilu lat w ogóle śpiewasz w Akademii Piosenki? Od ilu lat? Myślę, że od 7 na pewno. Na pewno? Tak. Na pewno? Bo ja myślę, że nawet
Może od 8. Może od 8. Może od 8, bo wtedy się spotkałyśmy po raz pierwszy. Ja pamiętam ciebie jako taką malutką dziewczynkę, bardzo, bardzo nieśmiałą, ale już wtedy miałaś taką już siłę w swoim głosie. Dzisiaj, wtedy jeszcze, te 8 lat temu sięgałaś po takie piosenki z kategorii dziecięcej. To normalne. Dzisiaj sięgasz po bardzo trudny repertuar. Między innymi jedną z takich piosenek za chwileczkę w twoim wykonaniu usłyszymy. Lubisz takie wyzwania? Bo ja mam wrażenie, że ty jesteś na pierwszy rzut oka bardzo delikatną osobą, ale w środku gdzieś tam jest ten power. Wiesz, czego chcesz? Lubisz takie wyzwania? Tak, lubię. Każda piosenka jest właśnie wyzwaniem, czegoś mnie uczy i no, lubię wykonywać takie piosenki. Ja muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Zuza jest osobą, która śpiewa piosenki Hanny Banaszak w oryginalnej tonacji, prawda? Zuzaniu, tak, a to tak. Nie jest łatwe, to jest sztuka. A w jakim repertuarze się czujesz najlepiej? Bo powiem szczerze, nigdy nie usłyszałam Cię na przykład w jakimś rapie. No nie, no to akurat nie jest gatunek, w którym się odnajduję. Bardziej wolę śpiewać piosenki z repertuaru Hanny Banaszak czyli taka w tych klasyka. Gatunkach. Tak, tak. No to dobrze, kochanie, to powiedz mi, co teraz usłyszymy w twoim wykonaniu? Teraz usłyszymy utwór Och życie, kocham cię nad życie. Z repertuaru Edyty Geppert. Muzyka, szanowni państwo, Włodzimierz Korcz, słowa Wojciech Młynarski, Zuzanna Klecel, zapraszam. Przez oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko namierzej. Co drogę wskaże we mgle, nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć je marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Wiem, ja Bogu winne i myślę, ech ty, życie łez mych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Nadzieję ma. Brawo! Słuchajcie, musimy bić brawo, bo no niestety naszych widzów nie
nie ma tym razem. Nie słyszymy ich, ale oni są z nami, zapewniam was. Kolejna, jak ja to zawsze mówię, szanowni państwo, ona mi to wybacza. Ona mi to wybacza. Czas na seniorkę Akademii Piosenki. Tak, Dominiko, to o tobie. Ty już dobrze wiesz. Ja cię nazywam seniorką. Już co, być może, ja nie wiem, czy ty jesteś najstarszą w tym czasie teraz, na ten moment, uczestniczką Akademii Piosenki, ale ja ciebie poznałam jako pierwszą. I dlatego tak sobie nadałam takie prawo, żeby mówić do ciebie seniorka. Od ilu lat w Akademii? 11. Ojej, no to rzeczywiście, babciu Dominiko, moja droga, witamy ciebie serdecznie. Pamiętasz swoje początki? 11 lat temu. Ja mam taką słabą pamięć, że nie pamiętam. Nie. Prosimy lecytynkę. Żartuję. Pamiętam, byłam w pierwszej gimnazjum, przyszłam do Domu Kultury. Jeszcze wtedy Domu Kultury, a nie Zajezdni Kultury. No i jakoś tak się zaczęło. Na początku trochę nie wierzyłam w swoje możliwości. Jakoś tak się pokulało. I tak się kula. I tak się kula cały czas. Jakbyś miała dokonać takiej retrospekcji, co dało ci to 11 lat? Śpiewanie? Fajny pan instruktor. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. To jest bardzo ciężkie pytanie, pani Aniu. Ja wiem, ja celowo je zadałam, bo wiesz co, trochę cię sprowokowałam, bo no, znam cię od lat 8, odkąd ja pojawiłam się w tym gronie waszym. Ty jesteś dla mnie takim swoistym fenomenem, bo ty jesteś osobą, przynajmniej ja cię tak odbieram, która ciągle szuka czegoś nowego. Ty ciągle chcesz czegoś, coś łapać, czegoś próbować, rozwijać się. I ja pamiętam, jaki ty miałaś problem na początku z byciem na scenie. Stałaś, stałaś jak ten badyl, tak? I za bardzo nie wiedziałaś, jak się zachować. Dzisiaj ja mam wrażenie, że scena jest twoja. Czy to właśnie ta pewność siebie? Nie wiem, może tak. Myślę, że z czasem każdy z nas się uczy czegoś nowego. Żeby nie było, cały czas walczę z tremą. Z tremą. Myślę, że każdy z nas walczy z tremą. I myślę, że trema jest czymś normalnym. Oczywiście. A jeżeli chodzi o szukanie tego wszystkiego, no to wynika może z tego, że jedno wiem, że ja bardzo chcę śpiewać. Już myślę, że już wiem, co chcę. No ale myślę, że każdy z nas ma taki czas, że nie wie i szuka. Ale myślę, że lepsze jest szukanie, niż nie szukanie. Oczywiście. Zawsze lepiej szukać i pytać, bo wtedy nie błądzimy. Tak, tak. Moja droga, repertuar. Właśnie wspomniałaś, że wiesz, czego chcesz. Ty zawsze, wydaje mi się, sięgałaś po taki dorosły repertuar. Tak? Możliwe. Byłaś zawsze taką, mnie przynajmniej, taką dojrzałą wokalistką. Pamiętasz, nie wiem, drodzy państwo, ja muszę to powiedzieć. Dzięki Dominice odkryłam Kings of Leon. Dominika, pamiętasz tę sytuację? You know that I could use somebody. Dziękuję ci. I pamiętam, moi drodzy, jak kiedyś zajrzałam na próbę właśnie do Domu Kultury, kiedy Dominika śpiewała i śpiewała tę piosenkę oczywiście we własnej interpretacji, po swojemu. Ja się zakochałam nie tylko w Kingsach, ale również w wokalu Dominiki. I jakże było mi ciepło na sercu, jak podczas jednego z koncertów Dominika mi tę piosenkę właśnie zadedykowała. Także dlatego mówię, że pamiętam ciebie właśnie z takiego bardzo dojrzałego repertuaru. A co ty chcesz teraz robić? W jakim kierunku pójść? Po pierwsze, ja bardzo lubię dojrzały repertuar, Alicję Majewską i tak dalej. Może dlatego, że koncert Alicji Majewskiej to był chyba pierwszy koncert, na którym ja byłam w życiu. I dostałam autograf od pani Alicji. A myślę, że zawsze, jeśli ktoś się mnie pyta, co ja chcę i co ja śpiewam, to mówię, że nie mam kategorii tak jakby, tylko po prostu usłyszysz, to zobaczysz. Mhm. Jakby ja nie umiem tego zdefiniować. Na pewno to nie jest nic ciężkiego, ale po prostu tak lekkie klimaty. No i potwierdziłaś to, co ja powiedziałam, że ty chcesz próbować, jesteś otwarta. Tak. To jeszcze powiedz, moja droga, co ty teraz robisz oprócz muzyki? Bo ty już jesteś, stara jesteś, no. tym. Ja studiuję filologię włoską. Właśnie jestem na końcówce trzeciego roku. Trzymajcie kciuki, bo muszę się obronić jeszcze. No, tylko kwestia czasu. No.
A później zobaczymy, ale na pewno muzyczne rzeczy będą. O tych muzycznych jeszcze twoich dalszych poczynaniach porozmawiamy później. A teraz utwór, który zaśpiewasz, zagrasz właściwie ze swoim partnerem, z Mieszkiem Wrzeszczyńskim, który będzie ci akompaniował na gitarze. Dogadujecie się, tak? Na scenie? Jak i w życiu? To cieszę się bardzo. No to zapraszamy Mieszka na scenę, a będzie to piosenka Summertime Sadness z repertuaru Lany Del Rey. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in a pale light. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone rise above, are sitting like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you. Summertime, summertime sadness. I've got that summertime, summertime sadness. I got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I'm feeling electric tonight. Crossing down the roads, going about 99. Dot my bad baby by my head. Side. I know where I go, I lie happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone rise above, I'm sitting like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you. Dominika Wojciowska i Mieszko Wrzeszczyński, a tymczasem Anna Kul za Aniu. Witamy Ciebie wśród nas. Niezwykle skromniutka osóbka w Akademii Piosenki, ale z bardzo potężną barwą głosu i z niezwykłą osobowością. Aniu, pamiętasz swoje początki? Od ilu lat śpiewasz w Akademii? Takie tendencyjne pytanie już. Wydaje mi się, że to może być już około 6 lat. Chociaż do Domu Kultury na początku zaczęłam chodzić, żeby grać na keyboardzie i to było już chyba 12 lat temu około. Więc serio? Tak, więc długo już tutaj jestem. To ile ty miałaś lat, jak zaczynałaś? Miałam wtedy 6 lat. 6 latek?
tak? No i co, i ten keyboard jakoś tam jeszcze został, czy rzuciłaś piano na rzecz śpiewu? Wróciłam teraz po kilku latach, bo zrobiłam sobie chwilową przerwę, ale z powrotem wracam i gram powoli. Lisiat, jesteś bardzo nieśmiałą osobą, tak? No i jesteś, powiedzmy sobie to szczerze. I ja muszę ci powiedzieć, ja mam takie wspomnienie związane z tobą i z twoimi początkami. Bo wyobraź sobie, że ja nie wiem, czy ty w ogóle o tym wiesz, czy ja ci kiedykolwiek o tym mówiłam, ale miałam okazję być na twojej pierwszej próbie śpiewu u pana Krzysztofa w Akademii Piosenki. Siedziałam ukryta w pewnym tajemnym pomieszczeniu, wszyscy wiemy jakie to. Ty śpiewałaś, byłaś testowana, że tak powiem, przyszłaś na taką próbę. No, wyszło ci jak wyszło, poszłaś, pan Krzysztof do mnie przyszedł i zrobił coś takiego. Ha! Jest materiał na dobrą wokalistkę. Ja tak mówię, oj, nie sądzę, bo było dość kiepsko. I powiem ci szczerze, że po jakimś czasie, to był bardzo krótki czas, zaledwie kilka miesięcy, ja wróciłam do tego przy panu Krzysiu i powiedziałam, że biję się w pierś, bo w życiu bym nie pomyślała, że można z ciebie wydobyć taki głos, taki piękny i potężny wokal. I tego bardzo serdecznie ci gratuluję, bo naprawdę jesteś przykładem ogromnego talentu. I chciałam cię zapytać, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby dziś śpiewać tak jak ty? Teraz to w sumie ćwiczę codziennie. Kiedyś tak śpiewałam po prostu sobie okazjonalnie coś tam w domu do radia, ale no dużo ćwiczę, to muszę przyznać. Dużo, ale wydaje mi się, że to jest też tak, jeśli śpiew jest, jeśli coś, co robimy, jest pasją, to przychodzi to znacznie łatwiej. Pewnie się zgodzisz z tym. Aniu, dzisiaj gdzie się znajdujesz? W jakim momencie swojego życia? Gdzie jest Anna dziś? W szkole. Teraz jestem na studiach, skończyłam pierwszy rok na kierunku informatyki i cały czas się zastanawiam, co tak naprawdę chcę robić w przyszłości. Jeszcze nie mam takiego konkretnie planu ustalonego, ale mniej więcej szukam swojej ścieżki. I tego ci serdecznie życzymy, ale tą informatyką to mnie zaskoczyłaś, powiem szczerze. Ja bardziej bym cię tutaj w takich humanistycznych kierunkach widziała. Nie, nie, jednak ta informatyka. A marzenie, jeśli chodzi o muzykę, masz jakieś? No, chciałabym się jak najbardziej po prostu rozwijać i właśnie jeżeli chodzi o grę na keyboardzie i o śpiew. I tego ci bardzo serdecznie życzymy. Teraz duet, tak? Lubisz w ogóle duety? Ty lubisz. Właśnie, z tego co pamiętam, to ty się bardzo pewnie czujesz w duecie, jak zawsze ci ktoś na scenie towarzyszy. I bardzo dobrze, a dzisiaj towarzyszyć ci będzie babcia seniorka, tak, babciu? Bardzo ciekawa piosenka, Hello z repertuaru Shakespeare's Sister. Być może niewiele z Państwu to mówi, ale jak usłyszycie piosenkę, będziecie wiedzieć o co chodzi. Wielokrotnie coverowana, bardzo piękna ballada. Zapraszam Was serdecznie. Ania Kulza i Dominika Wojciechowska. I tutaj zaskoczenie, bo Dominika będzie grała na fortepianie. Posłuchajcie. Woke up this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night drunk in the breeze, the paper boys screamed out the headlines in the streets. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone.
this morning and my head was in the days. A brave new world is down upon the human race, where words are meaningless and everything's so real. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Life is a strange thing. Hello, hello. Anybody out there, help me sing my song. Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there, help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Pięknie. Wracaj do nas, Dominiko. Igorze. Igor, tak. Borowski, moi drodzy. Jedyny obecnie mężczyzna w Akademii Piosenki. Jak się z tym czujesz, Igor? Dobrze, no jakby w sensie nie przeszkadza mi ten fakt. No ja myślę, że powinien cię cieszyć. Tak, wręcz. Jestem bardzo szczęśliwy. Tyle dziewczyn dookoła. Tyle, tak. Dziewczyn dookoła, właśnie. Tak. Tak. Nie licząc pana Krzysztofa, gdzieś tam zawsze, który jest z boku. No, właśnie się gdzieś tam odzywa w tle. Moi drodzy, drogi Igorze, obserwując cię w Akademii Piosenki, ja widziałam różne etapy Igora Borowskiego. Bo od ilu lat? No z 10 będzie. Z 10, tak? No. Ojejku. No właśnie, cię, pamiętam ciebie. Mówisz? Też jednocześnie, tak, z tobą? Dłużej, no widzisz? Jednak z matmy jesteś kiepski. Tak, byłem na humanie. Tak. Cieszę się, chociaż ktoś. Drogi Igorze, obserwowałam ciebie od takiego małego chłopczyka. Pamiętam, taki Igorek przychodził śpiewać do Akademii Piosenki. Tak. Rozwijałeś się, później był etap dreadów, które zapuściłeś, w sumie to bardzo nawet niedawno było. Tak. Ale też różne etapy fascynacji muzyką, różnorodną muzyką, tak? Mhm, tak, zgadza się. No właśnie, jak to jest dzisiaj? Dzisiaj? No dzisiaj słucham wszystkiego, bo jakby uważam, że taką cechą dobrego, nazwijmy to, artysty jest to, że potrafi się odnaleźć jakby w wielu gatunkach i jakby słuchając różnej muzyki zawsze znajdę coś dla siebie i uważam, że to jest jakby coś, co mnie rozwija. Był etap dość długi, nawet mówiliśmy sobie tak między nami, że byłeś takim plażewskim Kamilem Bednarkiem naszym. Nie, nie lubię tego określenia. Wiedziałam. Nienawidzę. Ja celowo to powiedziałam, ale słuchaj, nie wstydź się tego, to był pewien etap twojego życia muzycznego i myślę, że wyniosłeś z tego jak najlepsze rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy to był jakiś tam etap inspiracji Kamilem Bednarkiem, szczerze. W sensie, no miałem te dready, bo mi się po prostu spodobały. Niekoniecznie tylko dlatego, że Kamil Bednarek je miał. No był jakiś etap, że to reggae wykonywałem na scenie, bo jakby to pasowało pod mój wokal. No właśnie. I tak, ale jakby paradoksalnie nie słuchałem prawie w ogóle. Aha! Tak. To jakby... Ja wiem, instruktor cię zmuszał. To było nie, to. Po prostu, nie wiem, jedną piosenkę znalazłem, zaśpiewałem, fajnie wyszło, to zaczęliśmy robić kolejne. Ale rzeczywiście ty świetnie wypadałeś w tym reggae, bardzo ci to pasowało do twojego wokalu. Igorze, a jak powiem hasło dredziasty? No, co się za tym kryje? To mój pseudonim rapowy, tak. No właśnie, czyli jest jakiś etap kolejny. Tak. Zdradź nam trochę.
uchyl rąbka tajemnicy. No, co się za tym kryje, ten drydziasty? Co się za tym kryje? Kryje się za tym Igor Borowski w postaci rapera, który jest w trakcie tworzenia płyty z Karolem Pilarskim. I tak to wygląda, tak to funkcjonuje. No pięknie. Tekst, rozumiem, piszesz sam. Tak, samemu. Tak? Wulgarne, nie polecam. Wypikamy, jakby co. Wypikamy. Dobrze. Jak przyjdzie ci kiedyś śpiewać, prezentować, to będziemy pikać. Zespół Bane. Tak, to kolejny etap znowu. Kolejny etap. Tak. Jeszcze co innego. Jeszcze co Jaką innego. Tutaj wykonujecie? Rock. Rock głównie. Tak, no zebraliśmy fajną ekipę, ciekawych ludzi. Jakby ten zespół funkcjonował na początku beze mnie, później jakoś mnie tam dokoptowali. Ten zespół też miał kilka etapów swojego rozwoju. Ludzie się pojawiali, odchodzili. Ten dzisiejszy skład, wydaje mi się, jest taki optymalny i taki, w którym chcielibyśmy zostać już faktycznie tak na stałe. Zespół powstał w szkole, do której chodziłeś, w liceum ogólnokształcącym. Tak, w Staszicu. No wasze drogi nie rozchodzą, znaczy, jeśli chodzi o naukę, to się rozchodzą, tak? Bo zaczynacie studia. No tak, ja uciekam na studia. No, oni zostają, bo ja tam jestem najstarszy w zespole. Aha, a reszta zostaje. Tak. Ale z zespołu nie masz zamiaru uciekać. Nie mam takich planów. Właśnie, i chciałam zapytać o te twoje studia. Bo idziesz w ten humanistyczny kierunek jednak. No tak. Mój ukochany. Tak, dziennikarstwo. Znaczy jeszcze zastanawiam się, czy nie pójdę w PR, ale to się okaże. Jedno z drugim się łączy. Tak, to poniekąd. Jest na tym samym wydziale. No właśnie. Uniwersytet Adama Mickiewicza? Tak. No. To będzie to. Mam nadzieję, że będziesz miał wiele przedmiotów z moimi wykładowcami. Życzę ci powodzenia, w razie czego zgłoś się do cioci, jak będziesz potrzebował jakiejkolwiek pomocy, służę uprzejmie. Igor, teraz będzie bardzo energetycznie w twoim wykonaniu. Tak. To będzie Obywatel GC. Tak. Tak, to on. Igor Borowski, zapraszamy serdecznie. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedz, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Ukrywasz twarz przed ciosem, robisz milion głupich min. Poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz zbiję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz mnie nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Nawet ja ci nie wierzę. Spokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.
tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, 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 tak. Igor Borowski. A my wracamy do duetu Dominika Wojciowska i Mieszko Wrzeszczyński, twój partner, nie tylko życiowy, ale i muzyczny. Nie bałaś się tego, aby razem tworzyć z kimś muzykę swoją, autorską? Nie, dlatego że ja nie umiem dobrze na niczym grać. I... No, nie wyglądało. Ale tak jest. A dobrze, że nie wyglądało, to fajnie. Nie, ale tak poważnie, to ja mam bardzo dużo rzeczy w głowie i do tekstów uważam, że nie potrzebuję pomocy, ale mogę się mylić. Natomiast jeśli chodzi o granie, to uważam, że potrzebuję kogoś, kto potrafi grać i kto będzie w stanie pomóc przenieść mi tę wizję z głowy na instrument. I właśnie Mieszko jest taką osobą. I cieszę się, bo się słuchamy i rozumiemy, także to jest fajne. No właśnie, ja pamiętam, ty zawsze miałeś taką potrzebę kombinowania, interpretowania po swojemu, gdzieś tam odbiegania od normy. No i cieszę się, że przerodziło się to w takie kombinowanie własne, twórcze. Zaczynałaś od piosenki o kocie, pamiętam. Pamiętasz? Tak. Piosenka o kocie, wielokrotnie nucona, a teraz już konkretne utwory. I dzisiaj właśnie za chwileczkę jeden z nich usłyszymy o bardzo ciekawym tytule. No i właśnie pytanie teraz takie troszeczkę z dziedziny ogrodnictwa. Skąd się wzięły porzeczki, które za chwilę usłyszymy? Po prostu. Po prostu. Tak się wzięło. No dobrze. Po prostu. Po prostu porzeczki, szanowni państwo, nie będziemy wnikać, posłuchajmy Dominika Wojciechowska i Mieszko Wrzeszczyński w utworze własnym Porzeczki. Czas zatrzymał.
utrzymam dla nas wtedy świat. Pamiętasz, to było na ławce tej brązowej w parku, gdy słońce już szło spać i żegnało z nami dzień. Ciepło było tak cicho, tak biał wiatr i na chwilę czas zatrzymał dla nas wtedy świat. Jak w malinowym chruśniaku czułam się ja. Smak ust twój porzeczkowy tak w sam raz. Dominiko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja jestem pod wrażeniem, powiem Ci szczerze. Także wielkie gratulacje. Czas na kolejną weterankę Akademii Piosenki. Angelika Śpitalniak. Witaj, Angela. Dzień dobry. Tak, zostawiliśmy sobie Ciebie takiego najstarszego rodzynka na koniec. Chociaż równie dobrze, słuchaj, Ty pasujesz do Natalki. Tak, wzrostem, wyglądem. Zawsze byłaś taką drobniutką osobą, ale o właśnie niezwykłym głosie. Moja droga, ile to już lat minęło? No wiele ze sobą przeżyłyśmy też, prawda? No na pewno 8 lat ze mną się męczysz, gdzieś tutaj koncertując, bo gdzieś zawsze w okolicy waszej się pojawiam. Ale ile miałaś lat, jak zaczęłaś śpiewać? Myślę, że 7. Już nie pamiętam. 7 lat, czyli ile? A nie, bo teraz jak nie, to nie mówimy. Lepiej słuchajcie. Niech nie wiedzą. Bo jak dodacie sobie państwo, będziecie wiedzieć, że Angelika ma. Myślą, że nadal 16. O, właśnie, i tego się. Nie, to może 18 jesteś pełnoletni. Okay. Tego się trzymajmy, moi drodzy. Ale przyznam, że chyba jesteś najbardziej eksploatowaną wokalistką w Akademii Piosenki, jakkolwiek to brzmi, ponieważ jeździłaś na bardzo, bardzo wiele konkursów i chyba nie zdarzyło się, żebyś z jakiegoś przyjęła bez nagrody, a przynajmniej wyróżnienia. Jak to wspominasz? Ile tych konkursów było i który był dla Ciebie najważniejszy? Szczerze powiem, że chyba nie zliczę. Myślę, że jak powiem kilkaset, to nie spłonię. To nie przesadzisz. Nie przesadzę. Naprawdę od małych miejscowości do większych. Każdy konkurs wspominam bardzo dobrze. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy śpiewam w małym miasteczku, czy w dużym. No takim najważniejszym, bliskim mojemu sercu, to konkurs międzynarodowy w Pradze. Mhm. Bardzo się tam stresowałam, tak bardzo jak teraz odpowiadam. Ale wyszło super, wyjechałam z brązowym medalem, także naprawdę jestem z siebie dumna. No, my też byliśmy wtedy, jesteśmy nadal. Zawsze powtarzałam, że właśnie nie mogę się nadziwić tego twojego wielkiego głosiska wydobywającego się z tak małego ciała. To twoje charakterystyczne vibrato, ale początki na pewno nie były łatwe. Jak to wspominasz? Pamiętam, jak przyszłam do pana Krzysia na pierwsze zajęcia, stał keyboard. Stanęłam przy nim, to wzrostem tak samo. Myślę, że teraz więcej dużej się nie zmieniło, ale... Chyba, że założysz szpilki. Chyba, że tak. Ale super, naprawdę te zajęcia dały mi dużo doświadczenia. Cieszę się za każdym razem, jak idę do pana Krzysia. W ogóle nie mam stresu.
Także super. Ty właśnie, u ciebie bardzo zawsze, znaczy bardzo, bardzo rzadko, w ogóle praktycznie nie było widać stresu. Ty w ogóle jesteś taką osobą bardzo otwartą, energiczną. Zresztą zodiakalny lew, proszę Państwa, urodzona w ten sam dzień, co ja, dokładnie tego samego, więc nie dziwić się. I w muzyce też tak jest, tak? Ty nie boisz się wyzwań. Nie. Jak stoję na scenie, nie mam żadnego stresu. Bardziej się stresuję teraz odpowiadając. Dobra, to już Cię nie męczę, moja droga. Wracasz, pomimo tego, że już masz swoje życie, już pracujesz, wracasz do Akademii. Myślę, że robisz to chętnie, bo jesteście jedną wielką rodziną. Szanowni Państwo, Angelika Śpitalniak w utworze Niech żyje bal. Zatem trzymajcie się foteli, trzymajcie szklanki, filiżanki, bo mogą się potłuc. Naprawdę wielkie głosisko. Angelika Śpitalniak. Kochanie, trwa tyle co taniec fantango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na kordy. Roboto, ty w rękach się pal. Stanie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij, zdrowie dam. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, zakątu jest porobotnik i boa grzechotnik. Z niebytu wynurza się fal. Idzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam i zwyki dajło. Wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. To bal jest nad balem. Yeah!
ale orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie za godu jest warte. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Angelika Śpitalniak, a teraz, szanowni państwo, bez wielkich wstępów, znowu duet Ania Kulza i Dominika Wojciechowska i zaprezentują się w bardzo dobrze znanym państwu utworze Ain't No Sunshine. Zapraszamy. Sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. Yeah, sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Brawo! Świetnie, dziewczyny. Wasze głosy świetnie razem brzmią, naprawdę. To jest dla mnie mistrzostwo świata. Ponownie Igor. Igorze, tak, złap ten mikrofon, złap, bo ja chciałam cię o coś zapytać, tak, biorę. Jeszcze. Dobrze. Mój drogi, Cortez. No jest to... taki artysta, no. Jest taki. No. Dlaczego Cortez? Lubisz chyba też jego piosenki? No znam jedną. Aha. Tą, którą zaśpiewam zaraz, no. Okej, no to dobra, ale to nie będzie w wersji rap. Nie. 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 Bardziej zbliżone do oryginału, ale oczywiście tak, we własnej interpretacji, tak? Zgadza się. No dobrze, no to w takim razie, jak tylko tę jedną piosenkę znasz, to ja cię bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy państwo, Igor Borowski i piosenka Hej Wy. Pamiętam, jak mówili na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Mówili mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar.
choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutny. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i jej skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Dzięki, Igor. Moi drodzy, jeszcze jeden duet przed nami. Najstarsza, jedna z najstarszych i najmłodsza. Ramię w ramię, bo tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy tutaj w Akademii Piosenki jedną wielką rodziną. Ci młodsi zawsze mają wsparcie tych starszych, a ci starsi mają wsparcie pana instruktora. I moi drodzy, że tak was zapowiem, drogie dziewczęta, Pleszewska Kaja, czyli Angelika Śpitalniak i Pleszewska Wiki Gabor, czyli Natalia Kubiak w piosence Ramię w ramię. Zapraszam was, dziewczyny, serdecznie. Ruszamy w dal. Zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostry, masz mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię. Bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie, moja miła tam.
żał żadnej z chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas. Więc moja miła tańcz. Daba, daba, daba. Jak róży cierni, ich słowa ranią nieraz. Nie będzie łez, bo wreszcie sprzyjam czas. Ty, siostrę, masz we mnie aż po kres. Wśród krętych dróg nie zgubimy się. Bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie, ramię w ramię popłyniemy razem. Zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas. Więc moja miła tańcz. Da 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 ra. Da 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 ra. Da 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 ra. Moja miła tańcz. Nie żałuję żadnych chwil. Nie porównuj nigdy się. Każda wyjątkowa jest, więc doceniaj swoje ja, bo każda z nas to najcenniejszy skarb. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas. Więc moja miła tańcz. Da 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 ra. Da 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 ra. Moja miła tańcz. Nie żałuję żadnych chwil. Moja miła tańcz. Brawo. Angelika i Natalka. Moi drodzy, to już jest koniec. Smutno, nie? Fajnie było. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam po raz kolejny być z wami, po raz kolejny mówić o was, zapowiadać wasze występy. No, na pewno nie po raz ostatni. Ja wam to obiecuję. Ja jeszcze z wami będę. Szanowni państwo, wam bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów za to, że byliście z nami tam po drugiej stronie za pośrednictwem waszych smartfonów, komputerów i tabletów, że mogliśmy tym koncertem podziękować wszystkim tym, którzy w czasie pandemii dbali o nas bardzo, bardzo szczególnie, którzy swoimi działaniami zapewniali nam bezpieczeństwo. A specjalnie dla nich śpiewali soliści Akademii Piosenki Domu Kultury w Pleszewie: Natalia Kubiak, Angelika Szpitalniak, Anna Kulza, Zuzanna Klecel, Igor Borowski i Dominika Wojciechowska. Moi drodzy, koncert oczywiście będzie dostępny w internecie, także można sobie do niego wrócić. I no właśnie coś tu widzę, że Dominika się dobiera do mikrofonu. Dominiko? Chciałam wejść w słowo, ale mikrofon był wyłączony. Jak zawsze zresztą. Tak się dzieje. Ja bym tylko tak w imieniu nas wszystkich chciała podziękować naszemu instruktorowi, dzięki któremu jesteśmy tutaj dzisiaj i który nas prowadził przez tę naszą ścieżkę, i myślę, że nie bylibyśmy tutaj, nie bylibyśmy tacy, gdyby nie on. Więc brawa dla naszego instruktora. Szanowni państwo, chciałam się wtrącić tylko, dziękuję. Ja się bardzo cieszę. Ja obiecałam panu instruktorowi tę wisienkę na torcie. Będę miała, że tak powiem, kolokwialnie przechlapane, ale powiem. Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Półtorakowi. Moi drodzy,
większość z was w zasadzie, no oprócz Natalki, która jest jeszcze bardzo, bardzo młoda, rozpoczyna już taki kolejny etap swojego życia, dorosłego życia. I życzę wam, żebyście bardzo często wracali tutaj do Akademii Piosenki, żebyście bardzo często wracali do Pleszewa, jak już gdzieś będziecie w wielkim świecie i będziecie sławni. Żebyście chcieli po prostu tutaj do nas wracać. Igor, nie śmiej się, bo zobaczysz, że za kilka lat ja ci to przypomnę, tę rozmowę właśnie dzisiejszą. Więc żegnamy się, moi drodzy, bardzo wymownym utworem, utworem wybitnego wokalisty, kompozytora, multiinstrumentalisty, który zanim zakończył życie na tym naszym ziemskim świecie, był w Pleszewie, z okazji Dnia Kobiet, już zapewne wiecie, o kim mówię, jest to oczywiście Zbigniew Wodecki. I kończymy jednym z najpiękniejszych utworów, który także dedykujemy Państwu, abyście wracali cały czas do zajezdni kultury. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się nie online, ale na żywo na kolejnych koncertach. Sama osobiście również dedykuję ten utwór szczególnej osobie wyjątkowej, przyjacielowi, który motywuje, uspokaja i po prostu jest. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Utwór Zbigniewa Wodeckiego na zakończenie wykona, zaśpiewa i zagra Zuzanna Klecel. Do zobaczenia. Czy nie stanie w nich czasami tak?
musisz wracać w strony, które znam. Do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej.